Witam Was wszystkich. Nazywam się Basia Rosłaniec. Od niedawna tutaj uczęszczam. Tak jak brat wspomniał, że w Kościele katolickim jest takie poczucie winy, więc moja historia zaczęła się właśnie od tego poczucia winy. Jak szłam do komunii, pamiętam, po prostu byłam przerażona. W ogóle jak szłam do pierwszej spowiedzi, to byłam przerażona, bo już miałam takie bardzo ciężkie poczucie winy, że w ogóle nie mogę nawet dostąpić do czegoś takiego, co jest Bogiem. Wydawało mi się, że wszyscy są bardzo niewinni jak naokoło mnie, a ja czułam się bardzo, bardzo winna, bardzo, bardzo mi było z tym źle. Później, jak byłam nastolatką, to wyjechałam za granicę razem ze swoją rodziną. I tam po prostu ta religia już nie była czymś takim bardzo mocnym w moim życiu w ogóle. Później jak poszłam na studia, to byłam mega szczęśliwa, że w ogóle mogłam wszystko związane z religią już zapomnieć o tym, zostawić to gdzieś tam. I weszłam w takie życie, które mi się wtedy bardzo podobało, bo to było takie sex, drugs and rock and roll. Takie życie bardzo studenckie. Również byłam feministką, aktywistką. Wydawało mi się, że w ogóle byłam taka mega mądra i chciałam zmieniać świat i chciałam używać tego świata, ile się dało. Ale to był taki jak gdyby pozór. Później skończyłam studia, miałam w ogóle mega, mega ciekawe prace. Dużo podróżowałam, zarabiałam dobre pieniądze. No to wszystko było tak na powierzchni. Co się działo pod spodem? To było w ogóle coś takiego innego. Ja czułam taką pewien brak satysfakcji, pewną pustkę. I ta pustka tak mi kręciła we mnie taką dziurę w głowie. I ja chciałam tą pustkę wypełnić. Ja czegoś szukałam. Szukałam tego sekretu szczęścia, sekretu jakiejś satysfakcji, więc szukając tego sekretu, ja weszłam w różnego rodzaju okultyzm, szukałam jak gdyby informacji o przyszłości w różnych wróżkach, kartach, szukałam nawet jakby tego spełnienia z Bogiem, szukałam go w innych religiach, w buddyzmie, szukałam, więc ja po prostu tak jakby wszędzie chodziłam, wszędzie tego szukałam. Ale im głębiej wchodziłam w te sfery, im głębiej jakby wchodziłam w te buddyzmy, tym bardziej ta pustka po prostu mnie tak wypełniała. I pamiętam kiedyś nawet na jakimś wykładzie o buddyzmie ktoś powiedział, że no, bo to jest pustka, tak? W ogóle, że życie, że to jest taka pustka i to trzeba zaakceptować. To w ogóle wtedy to już zaczęłam mieć jakieś myśli samobójcze, bo mówię, ja nie dam rady z tą pustką tego życia. To w ogóle nie ma sensu, to życie nie ma sensu. No i to się tak rozwijało we mnie. Oczywiście to się tak zagłębiło, że w pewnym momencie ja już nie dałam rady, poszłam do lekarza, lekarz mi dał antydepresanty, ale to takie było ogólne otępienie, które poczułam. Natomiast to dalej mi nie dało żadnego uwolnienia, powiedzmy, z tego poczucia, że to w ogóle nie ma sensu i że życie jest puste. Natomiast któregoś dnia wprowadziła się po mnie taka dziewczyna i ona była nowo nawróconą, wierzącą w Jezusa dziewczyną, myśmy się zaprzyjaźniły i ona zaczęła do mnie mówić o Jezusie. I ja oczywiście wydawało mi się, że jestem taka mądra, przypomniały mi się jakieś tam lekcje z religii. Ja bardzo atakowałam właśnie, że kim jest ten Bóg, że ten Bóg był taki groźny, taki straszny w tym Starym Testamencie, że w ogóle kobiety tam nie miały żadnego racji bycia, ja tu feministką byłam, więc ja tak bardzo argumentowałam, bardzo ostro z nią, ale któregoś dnia, ponieważ bardzo mi się pogłębiały te wszystkie poczucia takie no, depresji, pustki, więc któregoś dnia było mi tak źle, wstałam rano, weszłam do prysznica i tak woda leci, ja zaczęłam płakać i tak
płacze, płacze pod tym prysznicem i tak mówię, Boże, ta dziewczyna tak mówi, Boże, że Ty jesteś, że Ty istniejesz, a ja Ciebie nie znam. Ja w ogóle nie wiem, co to jest ta prawda. Ja szukałam Ciebie w buddyzmach, ja szukałam Cię w tarotach i ja w ogóle Ciebie nie znam, ja nie wiem, kim Ty jesteś, Boże, i zapłakałam. I mówię, Boże, wiesz co, ja się nie boję piekła, bo ja teraz jestem w piekle, ja tu jestem w piekle. Więc jeżeli jesteś, przyjdź do mnie. No i skończył się prysznic, wyszłam, tak jakby nic się nie stało, ja niczego nie poczułam. Ale później ta moja koleżanka mówi do mnie, że jakiś ewangelista przyjeżdża z Ameryki i czy ja bym chciała pójść na to spotkanie. Ja tam widziałam jakichś ewangelistów w telewizji i mi się wydawało, że mówię, to chyba będą tacy, to tam ludzie padają, tak? Więc mówię, ale będzie jazda. Mówię, to ja powiem, że idę, bo będzie jazda. Sobie zobaczę, jaki będzie ciekawe przedstawienie, tak? No i poszłam z nimi. Okazało się, że to było w ogóle coś innego, że przyjechał Franklin Graham, który był synem Billy Grahama i on po prostu jeździł na oko świata, robił ewangelizację. I on powiedział coś takiego. On powiedział, że nikt inny za Ciebie nie umarł. Budda za Ciebie nie umarł. Muhammad za Ciebie nie umarł. Tylko Jezus Chrystus jedyny podjął się tego. I po prostu padło pytanie, czy ktoś chce tam zejść i powiedzieć jakąś modlitwę. No i w ogóle było super, że moja koleżanka powiedziała, czy chcesz. I ja tak, no okej, zeszłam, powiedziałam tą modlitwę. I dalej tak jakby nic nie czułam. No czułam takie różne, taką, że ta skorupa, tak jakby się, ta skorupa, która była na moim sercu, się rozluźniła. Natomiast i później przyszły święta wielkanocne i moja sąsiadka się mnie pyta, czy chce pójść do kościoła. I poszłam z nią do kościoła i wtedy tam taki był młody, był taki mały kościół domowy, tam było chyba 5 osób. I pastor się zapytał właśnie też, czy nie chciałam takiej modlitwy o przyjęcie Ducha Świętego. I ja powiedziałam, że tak. I wtedy on położył na mnie rękę, zaczęliśmy się modlić i ja wtedy coś takiego powiedziałam właśnie, że ja oddaję moje serce Panu Jezusowi. I w momencie, jak ja to powiedziałam, to wybuchła bomba atomowa, tak jakby w moim sercu. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się stało. W ogóle było mi tak dobrze. Było mi nagle tak dobrze. Ja poszłam do domu, usiadłam, siedziałam na podłodze i mówię, ojejku, ja myślałam, że ten Jezus to jakiś taki tradycyjny Bóg gdzieś tam, ja go tam gdzieś zostawiłam daleko. A ten prawdziwy Bóg to jest Jezus, tak? Ja wszędzie szukałam i byłam mega zdziwiona, że to było takie coś tradycyjne, ale to była ta prawda. Ja tak siedziałam w tym pokoju i mówię, jejku, jak było mi tak dobrze, taka byłam osaczona czymś takim dobrym, takim pięknym. Tak wydawało mi się, że widziałam tego Jezusa, że On tam ze mną jest. I on był tak piękny, i poczułam, że to jest w ogóle skarb, to jest taki skarb, największy skarb, jaki kiedykolwiek można mieć w życiu. Następnego dnia się obudziłam, oczywiście od razu było uwolnienie od tego poczucia pustki, od tych psychotropów. Nawet się mnie pytali, czy jestem pewna, żeby zejść z tych tabletek, bo ja od razu wiedziałam. Ja mówię, ja wiem, tak, że jest okej, tak, że odeszło. Następnego dnia weszłam do pracy i pamiętam, miałam tam jakieś kryształki, jakieś kamienie, one miały mnie chronić od takiej złej energii, jakichś tam sąsiadów czy coś takiego. I tak usiadłam, tak patrzę na te kamienie i mówię, aleś była durna. Ty swoją wiarę włożyłaś tutaj w jakiś kamień, że on Cię ma ochronić, a Ty miałaś, i on zawsze był, a Ty miałaś potencjał taki, żeby mieć ochronę Boga, Boga żywego, i Ty po prostu tak jakby taka byłaś głupia, że tego nie wiedziałaś, tak? Więc miałam takie zrozumienie od razu, że Jezus jest i że On
no, jest jedyną prawdziwą rzeczą. Ale to było wiele lat temu i później niestety, tak patrząc wstecz, niestety po tym wszystkim, po tym wybuchu bomby atomowej, tak szacując, co się potem stało, to się cofnęłam. Cofnęłam się w swojej wierze, Bóg poszedł na półkę, On dalej był w moim sercu. Ja nigdy nie mogłam powiedzieć, że Jego nie było, On dalej był, tylko już tak jakby moje decyzje po prostu stały się, że On po prostu poszedł jak gdyby w odstawkę, jak gdyby, że już nie był na pierwszym miejscu przede mną, tylko gdzieś z boku był. Żyłam życiem, które nie było, nie miało żadnego zwycięstwa w nim. Ale też muszę powiedzieć, że po prostu to nie jest tak tylko, że ta religia jest tylko w kościele katolickim, bo ja byłam w kościołach protestanckich i uważam, że po prostu dla mnie to było coś takiego, że tak jakby przez te wiele lat ja w ogóle nie zrozumiałam, co to jest ta wiara, co to jest chodzenie z tym Jezusem, mimo to, że chodziłam w niedzielę do kościołów protestanckich. I jak ja zaczęłam chodzić tutaj, to otrzymałam bardzo dużo różnego rodzaju ataków na mnie. Przez różne maile, jakieś historie, że sekta, że w ogóle, że... Ale chcę powiedzieć jedną rzecz i chcę powiedzieć to dla tych wszystkich, co takie rzeczy piszą i co mnie osobiście atakowali, że jeżeli to jest sekta, że Jezus schodzi z półki i staje przede mną i staje się centrum mojego życia, to ja chcę tej sekty. Amen. Amen.